Gdzie jesteście ułani? I ten konik błany, i ten siwy, i kary jak lot. Gdzie taczanki pomknęły śladem jawnym kolejnym ruszył szwadron. Do boju się odwołał. Zostały tylko ślady wodków, bo szable już nie sięgnie dół. I tylko w piersi, tylko w środku jest żal, że już nie zawsze. Zostały tylko ślady wodków, łański patron w lesie znikł. Wrzą jeszcze wiesz gałęzie wiotkie, lecz jeźdźców już nie odnajdzie nikt. I hej, hej, łani. To jest fragment piosenki, która w 1987 roku na Starym Festiwalu Piosenki Żołnierskiej otrzymała Złoty Pierścień. Śpiewał ją wcześniej, w latach 60. Edmund Fetting i zespół Primo Voto. To sentymentalna piosenka, którą jakby na zawsze chciano zamknąć piękną historię kawalerii polskiej, jej wielkiej tradycji i tytuł książki Cezarego Blaszeńskiego, który zebrał do kupy historię również w latach 80. tych wszystkich pułków ułańskich II Rzeczypospolitej. A mieliśmy ich 33 szkole żerów, 27 ułańskich i 10 pułków strzelców konnych. Wśród tych pułków strzelców konnych był jeden szczególnie nam bliski, drugi pułk strzelców konnych, który od roku 1920 do 1939 stacjonował w Kruszowie. Jeden pułk, który bardzo się. I po roku 80, kiedy odzyskaliśmy suwerenność i na nowo trzeba było budować niepodległość, zaczęły powstawać ochotnicze formacje nawiązujące do tradycji i ułańskich, i innych pułków, piechotnych, wojsk pancernych. Coraz więcej mieliśmy rekonstrukcji, jak chociażby na jedna z największych, jaka odbywa się za sprawą Stowarzyszenia Bitwa Kowalowska na polach w ulicy Śniadyckiej. Czy choćby od kilku lat również pod Starym Zakrankowicami na terenie ziemi Kruszowskiej. Były pomysły w latach 90. i później, żeby również tworzyć ochotniczą formację w barwach drugiego pułku strzelców konnych. I po wielu próbach udało się nam to dzięki wielu ludziom dobrej woli formację tworzyć. Dzięki ludziom dobrej woli, z których chciałbym wymienić pana pułkownika Piotra Wieńka, dowódcę drugiego Kruszowskiego Pułku Rozpoznawczego imieniem majora Henryka Dobrzeńskiego, słynnego Kuba. To dzięki jego pomocy, jego kadrom oficerskim, co myślę razem tutaj z nami, z kompanią pochodową, za to jest więcej. Dziękujemy również wszystkim miłośnikom koni, którzy do nas dołączyli, miłośnikom historii i tradycji. Dziękujemy samorządowcom, wsparł nas tutaj Związek Gmin Ziemi Kruszowskiej na czele, z którym na naszą uroczystość dzisiaj mamy wójtę Lewę Bojku. I 24 października rok temu udało nam się zarejestrować Stowarzyszenie pod nazwą Szwadron Ziemi Kruszowskiej imieniem II Pułku Strzelców.
strzelców konnych. 5 stycznia odbył się pierwszy opór o Płaskach Łańskich w Mirczu. 3 maja podpisaliśmy uroczyście w samej tradycji z panem pułkownikiem porozumienie o współpracy. Nasz patron brał udział w wielu uroczystościach patriotycznych, religijnych. Dwukrotnie braliśmy udział w rajdzie konny z Krzywego Skoku do Dominika II, gdzie swój szmat bojowy zakończył drugi pół strzelców konny. I krótka historia tego pół. Rok 1920, pierwsze formacje, z którego powstał pół, brał udział już od roku 1919 walka o granicę Wielkiego Polski. Pułk tak naprawdę powstał we Francji w składzie armii generała Józefa Falera. W roku 1918 z rąk prezydenta Francji Raymonda Poincaré otrzymał sztandar, który był używany w pułku do roku 1925. Później społeczeństwo Ziemi Krzyżowskiej ufundowało nowy sztandar, który pojechał żołnierzami na front zachodni za Częstochowę. Sam był przetransportowany przez porucznika Jana Kraczyńskiego do Wierzchowa i do tego roku 1973 nie wiedzieliśmy, nikt nie wiedział, gdzie się znajduje, ale został odnaleziony. Pierwszym dowódcą pułku był pułkownik Krupol, który nie pułkownik Krupoborski. Długoletni, następny długoletni pułkownik Romuald Niementowski i w roku 1939, 29 sierpnia właśnie na froncie zachodnim dowództwo pułku objął pułkownik dyplomowany, następca pierwszego pułku szczerbów konnych w Karolinie, pułkownik Józef Mularz. I wielkie dokonanie. Już pierwszego dnia wojny wziął udział w bitwie pod Mokrą. Drugiego został okrężony i odcięty od polskich sił, ale szarżą przebił się do swoich. Nocy z 3 na 4 września kilkudziesięciu strzelców konnych zmieszonych wzięło udział w wypadzie na Kamieńsk, gdzie wyeliminowali z walki dywizję pancerną niemiecką. Spalili, zniszczyli kilkadziesiąt czołgów i różnego rodzaju sprzętu. Zginęło kilkuset Niemców, a dywizja nie była zdatna do walki. Musiano ją wycofać. I następnie przez cyrkus w kierunku na Bełchatów, Łódź, w kierunku na Warszawę, Łodzi, bitwy pod Mińskiem, cyrkusową wolą, następnie pułk otrzymał rozkaz, żeby przybijać się w kierunku południowo-wschodnim i wzdłuż Wisły ruszyli, doszli do swojej ziemi. Tutaj stąd ruszyli. Na rozkoczu pod Tomaszowem, a właściwie pod Krasnobrodem, pod Niemiecem, tutaj wspomniałem, kończył Bieruną Różowiecką, kończył się szmak bojowy tego pułku. Pułk chciał zapasowy pułk, który tworzył się w Rubieszowie po wyjeździe na front w sierpniu sił głównych, walczył pod dowództwem pułkownika Anki Kuleszy na Wojni. 25 września niestety musiał się rozpocząć, bo on będzie rozpocząć. I niektóre pułki po wojnie były zrzeszone w Rzeszy Pułkowych w Londynie. Drugi pułk strzelców konnych nie miał tam swojej reprezentacji. Ale warto tego pułku przejął drugi pułk rozpoznawczy imieniem majora Henryka Dobrzeńskiego, Kubala i bardzo godnie nosi
jak Jan Dobraczyński, wielki pisarz, autor powieści Najeźdźcy, który opisuje również Wędrownicę, Wędrownicę tą ziemię. I Stanisław Piotrowski, który był oficerem tego punktu, a później napisał piękną książkę żołnierskich książek. Które są ważne dla każdego Polaka. Szczególnie
którzy walczyli o wolną Polskę. I ta dzisiejsza niecodzienna uroczystość w naszym parafialnym kościele gromadzi Wojsko Polskie, Szanowni Państwo. Serdecznie witam wszystkich różnych stopni godności, indywidualnie tego powitania na placu za pałacem. A my tutaj Eucharystii chcemy przede wszystkim Panu Bogu dziękować za piękną tradycję, bo jak mawiał sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, naród, który odcina się od tradycji, podtrzymuj więc te piękne polskie tradycje. Patrzmy z wielką miłością, z wielką wdzięcznością i z wielką nadzieją w sercu, by Bóg wspierał każde dobre poczynanie, by Bóg ogarniał swoją miłością nas wszystkich, tych także, którzy podlegli obronie naszej ojczyzny. Stąd też tę Eucharystię sprawujemy w intencji wszystkich strzelców drobnych, którzy walczyli o wolną Polskę, a także za tych, którzy kontynuują tę piękną polską tradycję. Ja, uczestnik Szwadronu Ziemi Kubiszowskiej, uroczyście ślubuję być wiernym ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej. Ślubujemy. Stać na straży pokoju Polski oraz polskiego żołnierza i kawalerzysty. Ślubujemy. Tak postępować, aby móc żyć i umierać jako prawy Polak. Ślubujemy. Bardzo narodowe i symbole wojskowe godnie eksponować, nigdy ich nie odsądzić. Pielęgnować, utrwalać i propagować ludną historię o Rzeczy Polskiej. Sławić dzieje wielkie czyny żołnierzy i okupu strzelców. Spróbuję.
Miejsca pamięci narodowej i ofiary chwały, wolności i obrony niepodległości należy czcić. Spróbujemy. Przekaz jest historycznie okazywać kolejnym pokoleniom w duchu prawdy, pamięci i pojednania. Spróbujemy. A za sprawę kończymy najbardziej dostępnego duchu wieczorem. Spróbujemy. Tak mi pomóż Bóg i święta syna i mojego. Spróbujemy. Thank you.
zasięg ile jest? To? Nie? Tak. Za 500 euro. No, akurat. Za sąsiadki. Dzięki. Kurczę, ale byśmy postrzelali, a nie tak po prostu, co? Na 30 sztuk, tak? 30... Nie, 40 sztuk, tak? Magazynek jest 40 sztuk, tak? Tak. Nie, z tego tak kiedyś nie było. Dwa lat temu, ale myślę, że ktoś tam jeszcze postrzeliła. Co to znaczy? Ja teraz to nawet kałacha chyba bym nie złożył. Bo nawet nie wiem, czy one inne trochę nie były. Nie, z 15 lat temu. W 55 roku Kierjewa miałem na stanie. Nie moro na pewno. Dobra, dawaj. Ale ten karabin na Hammerze to już amerykański, to już nie jest taka PKM. Nie, nie, nie. To jest NSWT. A co to jest? NSWT. NSWT. A ten co rozrywa, tak? Ciało. No to, to na pewno. To jest już 20 mm, prawda? 14,5. 14,5. Ale też robi robienie. W tym nie opłaca się w ludzi strzelać. No, no tak, tak. Nie opłaca. Stałoby 5 czy 6 nawet gości potrafi. Jest moc jednak. Wszystkich po tym. Jest moc, naprawdę jest. Ładunek trochę przecież łuska jest taka, by ci urzeczy. A te małe karabinki, ten co gość ma na plecach, co to jest? To jest Miniber. A, skrócona wersja. To samo co kolega ma na plecach. Tylko że ja mam wersję. Aha. No, i bardziej praktycznie dla kierowcy. Kierowca wiadomo. Lata, nie lata, skakuje do wozu. Musi mieć coś o tego. Kompaktowego. Dlatego jest minibar. Ty ma też widać sam celownik. Który ma teraz WS-a. Firmy EOTK. To jest ten taki, co ma śmieszną górę. Jest to bardzo przydatna rzecz, bo to jest taki, można powiedzieć, strzelem precyzyjnego, na przykład w terenie zurbanizowanym, budynki, nie budynki i tak dalej. To jest ten gra komputerową sprawdzić. Tylko tak, grałem, takim karabinem grałem. No, ale zawsze ale, coś. Tak. Prezentuje się szpadron ziemi Krubieszowskiej imienia drugiego pułku strzelców konnych. Komendant porucznik Marek Wachna. Za nimi podąża druga formacja, jest to sekcja konna jednostki strzeleckiej z Tomaszowa Lubelskiego pod dowództwem sierżanta Tomasza Przyczyny, również w barwach drugiego pułku strzelców konnych. Następnie przed Państwem stowarzyszenie reprezentujące barwy pierwszego pułku Korpusu Ochrony Pogranicza z Tomaszowa Lubelskiego. Komendantem jest rotmistrz Wiesław Marzec. Następnie przed Państwem
Stowarzyszenie Szwadron Ziemi Zamojskiej imienia 9 Pułku Ułanów Małopolski. Dowódcą jest wachmistrz Piotr Majkut. Zbliżają. Radzimy otworzyć proszę usta. Proszę o zejście tutaj ludzi za barierki. Zabezpieczamy uszy. Proszę tych, co zdjęcia robią, przejście za barierki. Zbliża się kolumna. Gdzieś w samochodzie jest to ważna osobistość. Gunnerzy, czyli strzelcy na wieżyczkach, czujnie obserwują teren. Najpierw wychodzi ekipa, która ubezpiecza. I następnie jest... Ogromne brawa! Witamy! Witamy! VIP podchodzi do tłumu, ma do załatwienia ważne sprawy urzędowe zapewne. Jego ochrona bardzo czujnie pilnuje terenu. Jest od razu odpowiedź ogniem. Ochrona bezpośrednia ciałem nakrywa. Swoim ciałem ochrania taką osobę. I jak najszybciej oddala się z miejsca zasadki. Panie poruczniku, czy naprawdę to były ślepe naboje wszystkie? No już byśmy tu nie żyli. Ojej. Szybka zmiana kierunku jazdy, tak zwana jazda agresywna. Jedna z elementów, jeden z pojazdów odsłania cały czas pojazd, który przebywa VIP. Szybka ucieczka z miejsca zasadzki. Ogromne brawa. Dziękuję za uwagę. Brawa. Proszę teraz wszystkich tutaj...